W każdej chwili możemy doznać bólu oka, gdy do niego trafi jakiś drobny element, na przykład ziarnko piasku. Dlaczego tak się dzieje? Rogówka jest najbardziej unerwioną częścią ludzkiego ciała, co oznacza, że nawet najmniejsze ciało obce w worku spoiwkowym będzie powodować ogromny ból. Na pierwszym etapie należy określić przyczynę bólu gałki ocznej. A więc jaki był powód, że ciało obce dostało się do worka spoiwkowego, do gałki ocznej? Zupełnie inaczej będziemy postępować w przypadku, kiedy ciało obce dostanie się w trakcie gry w piłkę na plaży, kiedy ziarnko piasku dostaje się do oka w wyniku podmuchu wiatru. Wtedy najczęściej wystarczy przepłukać worek spoiwkowy solą fizjologiczną lub nawet czystą wodą. Inaczej będziemy postępować, kiedy ciało obce dostanie się do oka w wyniku pracy na stanowisku, pracy w wyniku kucia, w wyniku szlifowania, kiedy doznajemy urazu, kiedy jest pogorszenie ostrości wzroku, jest obniżona ostrość wzroku, takie oko należy zakleić i udać się do najbliższej placówki medycznej. W wyniku dostania się ciała obcego do worka spoiwkowego, na przykład ziarenka piasku, dochodzi do delikatnego zranienia rogówki, do delikatnej erozji nabłonka rogówki, a więc tej powierzchownej warstwy rogówki i odsłonięcia zakończeń nerwowych. Powoduje to ogromny ból. Uczucie, które można porównać do największego bólu głowy, jaki dotychczas nas spotkał. Odsłonięte zakończenia nerwowe generują ten ból i trwa to około kilku do kilkunastu godzin, kiedy następuje wynabłonkowanie i pokrycie tych zakończeń nerwowych. Po usunięciu ciała obcego w postaci ziarenka piasku możemy przez jakąś chwilę odczuwać ból. Ale ten ból powinien ustępować. Jeżeli on nie ustępuje, należy udać się do okulisty. Oznacza, że zranienie jest poważniejsze, że doszło do zranienia, do zerwania nabłonka rogówki i do tworzenia się tak zwanych wrot infekcji, a to już jest bardzo niebezpieczne. Jeśli odczuwamy ból, jeśli odczuwamy uczucie ciała obcego w oku, możemy poprosić bliską osobę, żeby popatrzyła dokładnie. Jeżeli zidentyfikuje przyczynę, może pałeczką do czyszczenia uszu delikatnie usunąć ze spoiówki tą zmianę, te ciało obce. I jeśli dojdzie do usunięcia, poczujemy ulgę. Możemy również przepłukać. Skuteczne płukanie powinno przynieść natychmiastową ulgę. Pacjent powinien poczuć się znacznie lepiej. Jeśli płukanie worka spoiwkowego nie jest skuteczne, można spróbować odwinąć powiekę górną przy pomocy pałeczki do czyszczenia uszu. W celu usunięcia ciała obcego stosujemy delikatny masaż gałki ocznej. Pociągamy za rzęsy, delikatnie za skórę. Jeśli ciało obce wypłynie, poczujemy od razu ulgę. Masz dość marnowania pieniędzy na zabiegi medycyny estetycznej, które nie działają? Zobacz ten film, aby dowiedzieć się, jakich zabiegów nie poleca dr Stawowska.